Cześć, jestem Agus i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Staxel. I słuchajcie, przyszły nam pieniądze, także odbieramy sobie nasze pieniążki, które jednak, jak się okazuje, pojawiają się następnego dnia tutaj u nas. No i też przyszedł taki moment, że pszczółki już wyprodukowały miód, ale są wściekłe i przydałoby się kupić coś, co pomogłoby nam je troszeczkę uspokoić. O ile się orientuję, jest to jakiś przyrząd zadymiający, one wtedy są ogłuszone i wtedy my możemy wyciągnąć miodek. Co tam, Chrupek? Widać, że Chrupek już czeka prawdopodobnie na jedzenie. Tą oraz wiele innych gier możesz kupić taniej na G2A. Teraz z kodem AGU masz 3% zwrotu na kolejne zakupy. Szczegóły znajdziesz w opisie. Słuchajcie, jeśli odcinek wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. A ja, słuchajcie, zabieram się za wydawanie pieniędzy, które poza odcinkiem uzbierałam. 16 tysięcy, tyle nam się udało uzbierać. Strasznie dużo. Wiem, że jak zacznę budować domy dla osób, które tam poprzednim razem mieliśmy, zbudować domek i cukiernię, o ile się nie mylę. No i może być z tym problem, jeśli zaczniemy budować, więc chciałabym najpierw rozwinąć farmę. Pomyślałam sobie, może kupimy jakieś zwierzę, ale najpierw zajmijmy się tymi pszczółkami, zobaczymy, czy coś możemy... wpiszmy sobie bee. O, smoker, to jest coś, co możemy sobie zamówić. Tylko pytanie, czy nie będzie szybciej, jak po prostu pójdziemy sobie do sklepu i kupimy, wiecie? Także tak zrobimy, nie będziemy płacić dodatkowych pieniędzy za ekspresową dostawę. Po prostu pobiegnijmy w tym deszczu i spróbujmy sobie w sklepie kupić. Na szczęście można wejść od tyłu, od zaplecza, nikt się nie pogniewa. I ogólnie trochę się zmienia gra. Ja ogólnie za każdym razem, jak wchodzę do gry, a nie gram jednak zbyt często, widzę jakieś tam drobne zmiany. Wydaje mi się, że trochę się zmieniło, jeśli chodzi o układ rzeczy tutaj na półkach. Tak mi się wydaje. Przede wszystkim ten smoker mamy w tym miejscu i teraz tak się zastanawiam, czy nie potrzebowalibyśmy czegoś, w czym mielibyśmy na przykład trzymać miód, bo wydaje mi się, że miód trzeba byłoby w jakiś zbiornik wziąć. Tutaj mamy słoik z wodą, a tu mamy pusty słoik. Wiecie co? Ja w takim razie kupię sobie kilka tych słoików. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie wiem, czy to jest to, co powinnam zrobić. Najwyżej sprzedamy. W każdym razie bierzemy sobie 10 słoiczków w tym momencie. No i teraz tak się zastanawiam, czy nie kupić sobie na przykład owieczki. Zobaczymy, tutaj mamy kurczaka, tutaj mamy świnkę, tu mamy owieczkę. Myślę, że uzbieram pieniądze i kupię jedno i drugie, ale najpierw kupmy owieczkę. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. I do owieczki przydałoby się również dokupić od razu na przykład jakieś nożyce. Tam widzę, o jest, to coś takiego do golenia, właśnie owiec. To sobie zabieramy. Tutaj już więcej chyba nic nie możemy mieć. Chociaż w sumie wiecie co? Ogólnie mam troszeczkę pszczółek i zainwestowałabym jeszcze na przykład w 3, w 4, 4 ule. Myślę, że to będzie wystarczająca ilość. Resztę pszczół królowe wszystkie sprzedamy sobie. Na razie postanowiłam zainwestować właśnie w moją zagródkę, w moje podwórko, w moją farmę, żeby po prostu się rozwinąć, a potem pomyślimy o innych, bo w sumie ciężko jest zdobywać pieniądze, jeśli chodzi o tą grę, bo głównie musimy biegać, zbierać, to trochę trwa. I wiecie co? Zróbmy dzisiaj już zbiór, jeśli chodzi o miodek. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Widzę, że opryskaliśmy pszczółki. O, i jak widzicie, uspokoiły się. I zobaczmy, czy moglibyśmy na przykład ręką w tym momencie ten miód wziąć. Nie, ale jeśli weźmiemy słoik... Okej. Jeśli wzięliśmy słoik, udało nam się napełnić słoik miodem, czyli dobrze, że je kupiłam, bo dobrze, że pomyślałam, że muszę coś mieć. I teraz musimy kolejne 3 dni czekać, aż tutaj nam się coś wydarzy. W takim razie weźmy sobie te wszystkie ule, które przynieśliśmy. Weźmy sobie pszczółki. Umieścimy pszczółki w ulach. Gdzieś tutaj w jednym miejscu, w miarę blisko. Myślę, że zaraz też spróbuję tutaj przynieść na przykład... jakąś skrzyneczkę, żeby trzymać tutaj te narzędzia właśnie specjalne, potrzebne do tego, żeby tutaj nasze pszczółki dobrze funkcjonowały. Ten ul bym sobie odwróciła bardziej w tę stronę. O tak. No, o tutaj jeden, o tutaj dokładnie, tutaj w tym miejscu chciałam ten ul zrobić. I w tym momencie musimy wsadzić tam po jednej królowej, żeby one sobie tutaj funkcjonowały. Ich mamy całkiem, całkiem dużo. Jeszcze nie wiem, jaka jest cena, ale mam nadzieję, że miód jest dość cenny. I spróbujemy sobie napełnić od razu jeden, żeby zaczął już jakby pracować. No i zapełnimy drugi przy okazji. Tutaj już chyba komplet jest. I tutaj mamy jedną dodatkową, dwie dodatkowe. I tak, tutaj produkuje miód,
Tutaj niestety musimy poczekać na napełnienie jeszcze pszczółkami. Myślę, że pszczółki w międzyczasie będę łapać i po prostu dokładać, a tymczasem zobaczyłabym rano, jaka jest cena tego miodu, bo to mnie bardzo interesuje. Tylko po prostu nie chcę w ciemności pracować, także idę spać. Okej, kolejny dzień przed nami. Ogólnie w międzyczasie została dodana również opcja, że możemy edytować naszą postać. Tutaj mamy designer, czyli taki projektant. No i oczywiście zmieniłam sobie płeć. Tak jak na początku miałam taki, powiedzmy, mały fail, że zapomniałam to zrobić podczas tworzenia mojej postaci. Widzę, że chrupek jest głodny, więc przy okazji pójdziemy po jedzenie. Jeszcze zobaczyłabym... O, mamy świerszcza przy okazji. Chrupek, nie właśnie tak mi krok w krok. Weźmiemy sobie świerszcza. Tutaj mamy Biedronkę. Też sobie pozbieramy parę rzeczy, sprzedamy sobie je na targowisku. I w sumie nie wspomniałam o jednej rzeczy, która też jest nowa i jeszcze nie do końca ją rozgryzłam. Pojawiają się takie fosil, niewypolerowane jakieś kamieliny, które no, gdzieś tam na naszym świecie można trafić. O, tam widzę ślimaka też w międzyczasie, zaraz sobie motylki zbierzmy. To jest coś nowego. Prawdopodobnie jakieś skamieliny z tego będziemy mogli stworzyć. Jeszcze nie dotarłam do tego, w jaki sposób te skamieliny wydobyć z tego, więc to jest jeszcze coś, na co będziemy czekać. O, jeszcze gwiazdkę. Teraz to powiedzmy, powiem szczerze, że ten dzień jest dość obfity właśnie w różne skarby, które pozwolą nam się troszeczkę wzbogacić. I nie wiem, czy w końcu dotrę do tego, co chciałam zrobić. O, tak wygląda taka skamielina. I ją musimy po prostu zebrać za pomocą kilofa. I w sumie mam już ich całkiem sporo, nie da się ich sprzedać. Więc jak odkryję, o co chodzi z nimi, to na pewno wtedy spróbujemy sobie coś z nimi zrobić. To zostawiamy. Tutaj mamy jedzonko. Czy krowy mają jedzonko? Widzę, że jedno jest zjedzone, więc sobie też dołożymy. I musimy dokupić, bo już się w ogóle skończyło jedzenie. Kupy pozbieramy. Od razu wydoimy nasze krowy, bo przecież warto byłoby o nie zadbać. Strasznie dużo rzeczy mam. I teraz będziemy musieli zbudować zagródkę dla naszych nowych zwierzątek. Ja myślę, że dobuduję tutaj do tego... Oj, w ogóle ten dach to wygląda, powiem szczerze, dość marnie. Przydałoby się dobudować dach tutaj. I może jakiś przylegający do tego budynku tutaj obok, w tym miejscu na przykład zrobimy. Tak, żeby wykorzystać jakby jedną ścianę i zrobić miejsce dla naszych owieczek. I owieczkom wtedy nie będziemy robić żadnego błota. Tylko zostawiłem im taki teren, ale chciałabym odgrodzić go, bo te zwierzęta potrafią przechodzić przez płoty, tak jak ja zresztą. A to jest dość kłopotliwe. Dobra, mleko. Jeśli chodzi o mleko, mamy dwie sztuki tutaj. Kurczak oczywiście. O, jest jajo! Kurczak oczywiście ma jedzonko, bo ja tak dbam o Franceskę, żeby też miała trochę jedzenia. Wiecie co, pójdziemy sobie, sprzedamy trochę rzeczy. Przydałaby mi się skrzyneczkę. Czy ja tu mam jakąś skrzyneczkę? Mam jedną skrzynkę. Aha, to nie są te skrzynki. To sobie sprzedamy w takim razie, bo to nie będzie im potrzebne. Może przyniosę sobie jakąś skrzyneczkę. Wiecie co? Jest tutaj takie jedno miejsce, które troszeczkę mnie zastanawia, czym jest, po co tutaj jest. I to jest takie opuszczone targowisko. I tak się zastanawiałam nad tym, czy na przykład nie rozebrać tego miejsca, nie sprzedać tych rzeczy, które tam są i spróbować na przykład w tamtym miejscu postawić nowy dom. Ponieważ to miejsce, ono tak stoi, niezagospodarowane. W sumie chciałabym wam pokazać, jak to wygląda. I jest to miejsce. Tutaj mamy właśnie takie opuszczone targowisko. O. I mam do was pytanie. Myślicie, żeby to rozebrać, sprzedać te rzeczy, które są i tutaj na przykład postawić cukiernię albo domek? Możecie napisać w komentarzach, co o tym myślicie. Dzisiaj jeszcze, tak jak mówię, nie będę się tym zajmowała. Ponieważ, no mówię, przede wszystkim chcę doprowadzić moją farmę do takiego stanu, że będę mogła w stanie zarabiać pieniądze i nie martwić się o to, że kurczę, coś to strasznie dużo kosztuje, jak mam sobie z tym poradzić? Jajko, o, fajna cena za jajko, powiem szczerze. Mamy świerszcze, miód, 240, okej. To ja myślę, że szybko zwróci mi się ta inwestycja, jak już nasze pszczoły zaczną produkować ten miód. Okej, mleko, tutaj mamy jeszcze kupy. Gwiazdkę, także całkiem sporo pieniędzy znowu udało mi się nazbierać. A tak naprawdę robię to tylko przy okazji, bo też nie zapuszczałam się jakoś szczególnie daleko na wyprawy. Dobra, 5000. No, chciałabym mieć jeszcze świnkę, ale jak widać jeszcze trochę mi do tej świnki brakuje. Może jak zaczniemy zbierać wełnę z owieczki, to wtedy
pojawi nam się coś ciekawego. Te skrzynki, zobaczmy też, czy warto je sprzedać. Jak najbardziej. To coś czuję, że nawet jeśli napiszecie nie, albo nie rozbieraj tego miejsca, bo to się nie opłaca i nie wolno i w ogóle to nie twoje, to i tak chyba to zrobię, bo tak jak patrzę, jakie są ceny, to naprawdę myślę, że to jest godne uwagi. No i ogólnie myślę, że to jest taka korzystna opcja na zarobek. Przy okazji nikomu nie szkodzimy, zagospodarujemy to miejsce później w jakiś ładny sposób. Dobra, tutaj mamy motylki. Widzę, że pszczoły też już pracują, tutaj produkują miód, ale jeszcze nie wszędzie. Co to jest? Aha, to jest grzybek. To też sobie zbierzemy. No i tak jak mówiłam, ja w międzyczasie każdą chwilę, jak widzę jakiegoś owadka, coś próbuję sobie zebrać, bo to są nasze pieniądze. Dodatkowe fundusze zawsze się przydadzą. Widzę, że Ria tutaj łowi ryby, więc w sumie ona niech się zajmie łowieniem ryb. A ja bym wzięła tutaj parę rzeczy, które mam przy sobie, które mogą mi się przydać do zbudowania domku dla moich zwierzątek. Czyli w tym przypadku akurat dla owieczki. Może weźmy sobie te płotki, weźmy sobie te bloki. Nie wiem, które będą dla mnie przydatne. Lumber chyba nie. To możemy sobie wziąć. Nie wiem, czy wystarczy mi też bloków, czy nie będę musiała czegoś dokupić. Na pewno weźmy sobie te dachówki. Spróbujemy chociaż jakikolwiek daszek zrobić dla naszych zwierzątek. I też nie wiem, czy coś specjalnego będę potrzebowała. I w sumie chyba pożyczymy sobie jedno koryto. Tak mi się wydaje, bo koryta nie zrobiłam. Chyba, że sobie kupimy koryto. To jest też niegłupi pomysł. W sumie stać mnie, nie będę krówką zabierała, niech każda ma po jednym. Z drugiej strony, czy rzeczywiście one potrzebują aż dwóch? No nie wiem. No w każdym razie Oskar przyszedł popatrzeć, co ja tutaj robię. A my zrobimy sobie empty slop. To jest dla świnek, to musimy wiedzieć. Mamy też z wodą takie koryto. I wiecie co? Zamówimy sobie jedno koryto z wodą i chyba zrobimy taką wspólną zagrodę dla wszystkich zwierzątek. Może to coś pomoże nam. W takim razie to zamówimy sobie jedno. I takie puste koryto też zamówimy. Nie wiem, z którego koryta będzie jeść moja owieczka. Mam nadzieję, że będzie to funkcjonowało dobrze i że będzie nasza owieczka szczęśliwa. W sumie nie pomyślałam o tym, że moje krowy mogą potrzebować wody. Mam nadzieję, że to nie jest nic złego. Okej, weźmy sobie w każdym razie te dachówki. Okna, tak jak patrzę, tutaj robiłam tylko otwory i chyba przy tym zostanę. Ale moje zwierzątka zasłużyły na dach, tylko ten dach, on nie może być tutaj postawiony, to jest problem. To jeszcze raz, tutaj rozwalamy. To budowanie, powiem szczerze, nie jest zbyt przyjemne. Ja ogólnie nie za bardzo pasuje mi to budowanie tutaj w tej grze. Ale postaramy się coś z tym zrobić, żeby coś jakoś to wyglądało. Tutaj sobie przygotujemy daszek. Ten daszek troszeczkę dalej wyciągniemy. I tak jak mówię, powiększę to trochę, nie będę robiła może oddzielnego domku, ale zrobię jeden wspólny, jedną wspólną obróbkę dla wszystkich moich zwierzątek. I teraz możemy zniszczyć kawałek ściany, żeby krowy już mogły sobie przejść w tę stronę, ale jednocześnie musimy zrobić szybko tutaj daszek, bo wiem, że one będą się chciały wspinać, a tego nie możemy jakby im pozwolić zrobić, więc tutaj sobie rozwalamy. Myślę, że zwierzęta będą zadowolone. Nie powinny mieć raczej nic przeciwko, że tutaj jest owieczka, a jednocześnie powinny raczej być szczęśliwe, że mają więcej troszeczkę miejsca. Mam nadzieję, że to będzie wygodne dla mnie również. Takie, wiecie, przebywanie tutaj i jakby obcowanie tutaj ze zwierzętami, że będzie mi wygodnie dotrzeć do wszystkich zwierzątek. Raczej nie powinny się szczególnie rozpychać, tak mi się wydaje. Tutaj mamy jeszcze kilka bloków do postawienia. Nie wiem, czy wystarczy mi dachówek. To jest dość duży kłopot, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, jak to będzie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy nie okaże się, że będziemy mieć jakieś okienko tutaj po brzegach, bo te dachówki, no i tak chyba będzie. Muszę je ustawić w tym miejscu. Nie chcę ustawiać ich jakby z każdej strony brzegami, więc może być to dość kłopotliwe. I teraz patrzę na to, że na pewno mi zabraknie dachówek, więc zostawimy znowu niedokończony. Myślę, że w międzyczasie gdzieś dokupię te dachówki i wtedy sobie dorobimy je. Musimy teraz poczekać na dostawę koryta, bo tego nam brakuje. Dokupić dach. Tutaj jeszcze widzę, że brakuje troszeczkę ziemi, więc może byśmy wykopali gdzieś z okolicy troszeczkę ziemi. Tak, żeby też nie zdewastować za bardzo otoczenie. Czy ja w ogóle mam szpadelek?
No nie mówcie, że gdzieś zgubiłam znowu narzędzia. Nie, to jest szpadel, okej. Czyli ja w tym momencie nawet mam go w łapce. Weźmy sobie troszeczkę tej ziemi. O, i ślimaka też zbierzemy od razu. Mam nadzieję, że to wystarczy. Spróbujemy tam zatkać taką dziurę, która nam się pojawiła w podłodze po zniszczeniu ściany. Także to ślimak, chodź, zabieramy cię na wycieczkę. Tego też zabierzemy, żeby miał swoją parę. I teraz tak, tutaj, tak jak mówiłam, są takie dziury dziwne. O nie, to nie są dziury. Teraz muszę w takim razie wykopać to, co tutaj mamy i zastąpić to tym blokiem. To jest coś, co zniszczymy młotkiem. To są jakieś cegły w ogóle, okej. I to też bym zniszczyła. To jakieś fundamenty zostały po tej ruinie. W takim razie myślę, że sobie to sprzedamy. A tutaj wypełnimy, odsuń się. Odsuń się mu, bo ja tutaj ważne rzeczy robię. A tutaj wypełnimy to trawą, żeby w miarę to również wyglądało. I w tym miejscu w sumie skończyła mi się trawa, więc zostawimy tak jak jest. Tu jest jakieś błoto albo coś. No tak to wygląda. W każdym razie mamy dość kolorowy trawniczek. Nasze krowy są dość zadowolone. To koryto musi mi przyjść jeszcze. I wiecie co? Myślę, że już teraz możemy tutaj wypuścić naszą owieczkę. Zobaczymy, jak ona wygląda. Ojejku, zupełnie się nie spodziewałam. Nazywa się Wooly. Okej. Mam nadzieję, że zadomowi się tutaj i że nie będą walczyć o jedzenie. Patrzcie, jak się rozpychają. Okej. Wooly wygląda bardzo fajnie, jest zadowolona, mam nadzieję, że spodoba jej się nowy domek. Zobaczmy, czy już teraz jesteśmy w stanie ogolić jej wełnę, bo jeśli jesteśmy w stanie, jest teraz zajęta i nie ma wełny. Okej, przykro mi w takim razie, może następnego dnia. Tutaj postawimy z drugiej strony koryto z wodą, ale oczywiście to rano, ponieważ musimy teraz iść spać i dopiero rano będziemy mogli to zrobić. Dostaliśmy rzeczy do naszego... z naszego sklepu tutaj dostawa. O, muchę też możemy złapać. I zobaczcie, że zaczęło się lato. To znaczy, że będziemy mogli zasadzić truskawki, bo chyba truskawki było napisane, że rosną tylko i wyłącznie w lecie, a już na pewno nie rosną w zimie i wiosną, a teraz była wiosna, także zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. Okej, to jest prawdopodobnie to samo jedzenie, które dajemy naszym krowom, więc tym nie będziemy się martwić. Na pewno damy to jedno koryto z wodą i to puste koryto też przyniesiemy tutaj, żeby nie było, że nie mają jedzenia. Niech mają i wodę, i jedzonko. To przestawmy to sobie może w to miejsce. Tutaj. Okej, Wooly widzę, że jest troszeczkę rozstawiona po kątach przez moje krowy, ale mam nadzieję, że to się troszeczkę zmieni w przyszłości. W każdym razie dużo lepiej moim zdaniem wygląda taka większa obórka. Jeszcze tutaj przyniesiemy na pewno świnkę i będziemy mieć taki mały zwierzyniec nasz. Okej, odkładamy sobie tutaj wszystkie te rzeczy. One nie będą nam w tym momencie potrzebne. Cały czas martwi mnie ten telefon, bo ktoś zgubił telefon i ja dalej nie mam pojęcia, czyj ten telefon jest. Tutaj mamy te nożyczki. I myślę, że na dzisiaj wystarczy. Następnym razem spróbujemy, zobaczymy, jak wygląda wełna w ogóle, czy to jest coś cennego, czy warto hodować naszą owieczkę, zdobędziemy jedzenie, spróbujemy dobudować resztę dachu i zobaczymy, jak tam będzie się toczyło życie na naszej farmie. Myślę, że też zasadzimy sobie truskawki, także do następnym razem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I wpadnijcie koniecznie na media społecznościowe. Macie linki w opisie, także wpadajcie tam. Zapraszam też do sklepu z gadżetami. I to by było na tyle. Trzymajcie się, pa, pa!